Cześć, dzisiaj recenzja nowej kuchni na wymiar. Firma, która nam zaprojektowała i stworzyła tą kuchnię, pochodzi z Radomska. Widzimy tutaj blat, taką wyspę. Tutaj już zaczęły być prace nad obiadem. Z tej strony mamy tutaj cookera. Jak widzimy, tam jeszcze cały czas mamy remont. Dwie osoby będą mogły tutaj siedzieć. Wszystkie tutaj blaty są lakierowane. Kuchenka indukcyjna, nie na wymiar. Największy koszt tutaj tej kuchni to był szyba. Wzór można sobie wybrać. Szyba jest, żona opowiada, że bardzo dobrze się ją czyści, także jest bardzo praktyczna. Tutaj takie półeczki, wszystkie półeczki są otwierane na cichy. Także to jest świetna sprawa. Okap w zabudowie. Tani, ten okap to nie jest duży koszt. Ta półeczka to jest, niestety będzie musiała być wymieniona, gdyż panowie gdzieś tam źle ją troszeczkę zaprojektowali, musiała być wymieniona. Blaty są nie drewniane, chcieliśmy blaty drewniane, natomiast nie dało się, musiały być tego typu. Podejrzewam, że gdyby były blaty drewniane, to cena nie byłaby dużo większa. No, żona mówi, że bardzo dobrze się pracuje, jest tutaj dużo miejsca. Jeszcze może powiem o cenie. Cena to jest około 5000 zł, czyli cena jest, no nie wiem, wydaje mi się, że ani nie za duża, ani nie za mała. Zwykłe kuchnie są tańsze, natomiast na wymiar generalnie są droższe. Najdroższą rzeczą, jaka jest, to są właśnie te wszystkie lakierowania. I jeszcze przedstawię jedyny problem, jaki mieliśmy. To tutaj jest takie coś, wejście na prąd. I problem był taki, że właśnie panowie o tym nam nie powiedzieli, nie zamontowali i nie mamy zostawionego gniazdka, żeby to zamontować. Gniazdko jest tutaj. No i musimy po prostu kabel pociągnąć, wygląda to niestety, nie mogłoby być tam. To był jedyny problem, na który zwróćcie uwagę, jak będziecie po prostu kupować. Generalnie oceniam dobrze, opłaca się. Natomiast trzeba na takie rzeczy zwrócić uwagę. Montaż szybki, jeden dzień. No, jeden dzień Zrobienie to to jest 4 godziny. miesiąc, 4 godziny, także nie ma problemu. Będziemy jeszcze tutaj robić sobie po prostu pod zabudowę lodówkę. Mamy ściankę i tu jeszcze sobie zrobimy taką półkę pod zabudowę. Dzięki za obejrzenie i zachęcam do zakupu też, tak? Bo jednak jest bardzo ładna i za taką cenę wydaje mi się, że się opłaca. To jeszcze prezentuję Wam lampy z IKEA, jakie mam zamontowane. Dziękuję.